W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Stojąc obok grobów i krzyży nowych już postawionych na miejscu pochowania żołnierzy, prosimy miłosiernego Boga, który daje odpoczynek duszom wiernym, aby pobłogosławił tą ziemię, ten krzyżem i uwolnił od wszystkich grzechów duszę zmarłych, zabitych, aby mogli razem ze świętymi bez końca radować się w Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś, ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywienie to wiarą wspólnie módlmy się za naszych braci. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Lazarza. Pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Twoich braci i sióstr. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia. Obdarz naszych braci życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym. Prowadź naszych braci do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obmyłeś naszych braci wodą chrztu i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś ich Duchem Świętym. Przyjmij do grona Twoich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty posilałeś naszych braci najświętszym ciałem i krwią swoją. Daj im udział w uczcie Twojego Królestwa. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszych braci. Daj nam pociechę płynącą z wiary, umocnij nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Panie. Zjednoczenie z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej Ojczyzny w niebie, módlmy się tak, jak nas nauczył nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Nasi zmarli zostali pochowani już dłuższy czas temu, dlatego teraz ogarnijmy naszą modlitwę, jedną z militanie za zmarłych. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Święta Trójca Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Módl się za nami. Bramo Niebieska, módl się za nami. Królowa w niebo wzięta, módl się za nami. Święty Michale, módl się za nami. Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święci patronowie zmarłych żołnierzy, módl się za nami. Wszyscy święci i święte Boże, módl się za nami. Bądź im miłościw, wybaw ich, Panie. Od zła wszelkiego, wybaw ich, Panie. Od cierpień w czystu, wybaw ich, Panie. Przez Twoje wcielenie, wybaw ich, Panie. Przez Twoje narodzenie, wybaw ich, Panie. Przez Twój chrzest i post święty, wybaw ich, Panie. Przez Twój krzyż i mękę, wybaw ich, Panie. Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, wybaw ich, Panie. Przez Twoje zmartwychwstanie, wybaw ich, Panie. Przez Twoje cudowne w niebo wstąpienie, wybaw ich, Panie. Przez zesłanie Ducha Świętego, wybaw ich, Panie. Przez Twoje przyjście w chwale, wybaw ich, Panie. Prosimy Cię my, abyś nam odpuścił grzechy, wysłuchaj nas, Panie. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś uchronił nas
naszych krewnych dobroczyńców od wiekuistego potępienia. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę. Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców. Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen. Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek. Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty sprawiasz, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba. Daj Twoim zmarłym sługom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcy i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Teraz prośmy naszego Zbawiciela, aby pobłogosławił te krzyże wzniesione nad grobami Jego sług. Panie Jezu Chryste, Ty własną śmiercią zwyciężyłeś śmierć naszą, a przez swoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie. Prosimy Cię, pobłogosław te krzyże. Które postawiliśmy na chrześcijańskie groby, a ciała pod nimi złożone, wskrzeć do życia chwały, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek raczym dać, Panie. Wieczny odpoczynek raczym dać, Panie. Wieczny odpoczynek raczym dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Ten krzyż był pochowany z Kolińska. Ja wiem, ale ja tak myślałam sam. Ten krzyż długo stał. No to Pani wie, że ja pamiętam tylko Ludwiczka i Burkiewiczowa być pochowane. No to oni byli tam, 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 tam. Zakończąc tą ceremonię, bo jeszcze będą kwiaty, ale wszystkim już chcę też przekazać Bóg zapłać za postawienie tych krzyżów, prawda, za to, że zbierali się teraz wspólnie na modlitwę. No i na pewno starajcie się pamiętać o tych miejscach i o tych ludziach, tutaj są krewni, prawda, aby nigdy o nich nie zapominać, bo każdy człowiek to jest dziecko Boże. A dziecko Boże musi się znajdować w ramionach Ojca w niebie. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Nie zabrałem głosu. Nie miałem głosu. Szanowni Państwo, proszę pozwolić mi. Tak? Oj, tak, jeszcze proszę do kwiatu. Dobra, Pani teraz.
To chyba już można. Szanowni Państwo, zanim oddam głos osobie najbardziej uprawnionej do zabrania głosu w tym właśnie miejscu, a mianowicie członkowi rodziny jednego z tutaj spoczywających bohaterskich żołnierzy, pozwólcie jeszcze Państwo mnie powiedzieć kilka słów. W zeszłym tygodniu, kilka dni temu, jak co roku, udaliśmy się w objazd po miejscach pamięci znajdujących się na terenie obwodu bieskiego. Udaliśmy się całą grupą i wiedzieliśmy, że w tych miejscach będziemy sami. Będziemy tylko my, którzyśmy przyjechali, ponieważ tych, którzy mogliby się opiekować tymi grobami, tymi miejscami pamięci, nie ma niestety już na tej ziemi. Złożyliśmy jak co roku kwiaty i modliliśmy się za poległych. Zarówno tych, których rocznica okrągła przypada właśnie w tym roku, czyli żołnierzy września 1939 roku, ale także za uczestników powstań narodowych, powstania styczniowego, które tutaj na tych ziemiach miało bardzo burzliwe dzieje, ale także i innych, i żołnierzy AK, i żołnierzy wojny 1920 roku. Traktujemy to jako honor i zaszczyt, że możemy być na tych miejscach, nie jako obowiązek. To jest coś, na co czekamy. I mam to szczęście powiedzieć, że społeczność polska obwodu brzeskiego bardzo oczekuje tych wydarzeń. Czuję, że te miejsca, gdzie leżą bohaterowie różnych walk na przestrzeni ponad 150 lat odbywających się, że ci bohaterowie to są ich bohaterowie, że te miejsca to są ich miejsca, traktują te miejsca jako groby rodzinne. I za to serdecznie chciałbym podziękować. Serdecznie chciałbym podziękować także pani przewodniczącej Rady Wiejskiej Sielsowietu Tomaszówki za to, że ludność, jak mówię, nie ma tutaj już społeczności polskiej, ale miejscowa ludność tej miejscowości traktuje to miejsce, te krzyże z godnością i honorem, jakim przynależą i powinni przynależeć. Za to bardzo serdecznie dziękuję i wierzę, że tak będzie także w przyszłości. Proszę Państwa, jesteśmy na miejscu, na których tabliczkach tutaj znajdziecie Państwo napisy nieznanemu żołnierzowi. W tej sprawie było prowadzone śledztwo. Śledztwo prowadził Instytut Pamięci Narodowej. Niestety rozpoczęło się, zakończyło ono. Rozpoczęło się w 2003 roku. 5 lat później musiało zostać zamknięte, ponieważ ustalenia dalsze nie były możliwe. Prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej dotarli do, jak się wydawało, świadka naocznego wydarzeń, które tutaj 80 lat temu miały miejsce. My znamy jego imię i znamy pierwszą literę nazwiska w aktach śledztwa. Oczywiście te dane są szersze. Ale okazało się, że Kirill K., który w 1939 roku na tym miejscu miał posiadać jakieś informacje, już tutaj nie mieszka, a prośba o jego lokalizację na terenie Ukrainy, gdzie się przesiedli, takie były ostatnie wiadomości, prośba o pomoc prawną do służb, do prokuratury ukraińskiej, no niestety nie przyniosła miejsca. Najprawdopodobniej można przypuszczać, że to była osoba już o bardzo podeszłym wieku, albo osoba, która już w momencie prowadzenia tego śledztwa nie żyła. My wiemy właśnie, jak wyglądały takie śledztwa i jak wyglądały hipotezy. No, mamy piękny pomnik w Mokranach, pomnik, który został postawiony w 1991 roku i upamiętnia marynarzy flotylli lipińskiej, którzy w
podobnych okolicznościach i w podobny sposób zostali pozbawieni życia. Tam też, badając te sprawy, no, można było spotkać się z rozbieżnymi, z różnymi relacjami, z hipotezami, które jedne się potwierdzały, inne zupełnie nie. Całkowicie sprzeczne informacje dostawaliśmy. Ostatecznie na pomniku, nawet dane na pomniku są danymi nieścisłymi. Osoby, których nazwiska tam są uwidocznione, później okazało się, z innych dokumentów były zamordowane w Katyniu. A inne osoby przeżyły i mieszkały później w Rzeczypospolitej. Także dochodzenie tutaj śladów jest niezmiernie trudne. To, co udało się prokuratorom i śledczym IPN-u ustalić, to były fakty, że jadący najprawdopodobniej już rozbrojeni żołnierze i oficerowie, albo wyposażeni wyłącznie w broń podręczną, czyli oficerowie w broń krótką, zostali otoczeni i, no trudno powiedzieć, nie możemy sobie wyobrazić, jakie dialogi były prowadzone. Zostali rozstrzelani po prostu na tym miejscu. Ludność, która usłyszała strzały, łącznie z księdzem, kiedy dotarła na miejsce, tych strzałów została już, no, poległych tych żołnierzy. I tu też, dzięki tej ludności, no, ludzie byli im kompletnie nieznani, natomiast znalazły się dokumenty, które przekazano księdzu i które ostatecznie trafiły do rodziny pana Krzysztofa. Okazało się, że to był dziadek, wśród tych 15 był dziadek pana Krzysztofa. My znamy jeszcze inne nazwisko byłego Jana Wojciechowskiego, byłego senatora RP, który w